Jestem sobie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jak widzimy, sporo wykarczowanego lasu. Przejdę się tutaj rowem, kawałek puszki widziałem. Tam dalej mamy skały. Wspinaczki można robić, co tylko się chce. Fajna sprawa. Flamingówka tam leży. Zaraz ją weźmiemy, tylko samochód przejedzie, bo tu jest tak niebezpiecznie. Uzbierałem tyle puszeczek. Jakaś tam rura z tłumika, tutaj parę sztuk. Nie nagrywałem, bo nie wziąłem sobie kamerki, nie byłem przygotowany na taką akcję, że tutaj znajdę tyle puszeczek. Idę z jeszcze jednym workiem, może coś telefonem nagram. A tu jest podsumowanie wczorajszego urobku, co skoczyłem sobie na szybko z przydrożnych rowów. Nie byłem przygotowany na nagrywanie, a widziałem, że leży sobie troszkę puszek, to w jednym miejscu tam sobie skoczyłem i wyzbierałem. Gdybym miał troszkę więcej czasu, sił, przede wszystkim sił, to zrobiłbym troszkę więcej tam tych metrów do przejścia po tym rowie i myślę, że uzbierałbym jeszcze ze 3 razy tyle. Ale nieważne. Słuchajcie, to taki krótki film o tym, jak zbierać złą z przydrożnych rowów. Przede wszystkim to kamizelka odblaskowa, oczy dookoła głowy, nadjeżdża jakiś samochód, lepiej zejść troszkę dalej, przeczekać, aż przejedzie. Ja przeważnie wybieram takie godziny, żeby był jak najmniejszy ruch. Drogi to zależy, jakie się trafią. No, czasem są często uczęszczane, niektóre są mniej. Ale to jak mówię, przeważnie takie chciałbym godzinę sobie wybierać, żeby ten ruch był, to natężenie ruchu było troszkę mniejsze. No i oczywiście kamizelka odblaskowa. I to jak mówię, zejść, przeczekać, mieć ten kontakt wzrokowy z nadjeżdżającymi samochodami, bo wiecie, nigdy nie wiadomo, kiedy kierowca straci panowanie albo będzie gdzieś tam pod wpływem. I wiadomo, no jak się ma coś stać, to nawet jak się zamkniemy w domu, to nas nie uchroni, ale lepiej to bezpieczeństwo, zachować tą ostrożność, niż potem miałoby się coś złego stać. Także to tyle z mojej strony. Tu jest chyba 18 puszek i kawałek rury jakby z tłumika. Coś takiego, ale to chyba będzie, chyba na pewno będzie z ciężarówki, tak mi się wydaje, bo zobaczcie, jaki to jest. Średnica. W osobówce byśmy mieli taką średnicę przy wydechu, to chyba z 5000 koni. Dobra, nieważne. To jest taki urobeczek. Trzymajcie się. Cześć.